Czy straciłeś kiedykolwiek dużo czasu na szukanie samochodu, a w efekcie znalazłeś i tak auto powypadkowe? Ten poradnik powstał po to, abyś już na pierwszym etapie nie popełniał błędów i dał sobie szansę znaleźć fajny samochód. Na początku chciałbym powiedzieć Ci o narzędziu, które powstało na bazie naszego wieloletniego doświadczenia. I mowa tu o aplikacji, która potrafi ocenić ogłoszenie w skali od 1 do 10, analizując w ciągu jednej chwili setki różnych parametrów. Mało tego, aplikacja będzie od razu wiedzieć, których informacji sprzedający nie zawarł w ogłoszeniu i przygotuje Ci gotową checklistę pytań, które powinieneś zadać, kiedy zdecydujesz się na rozmowę ze sprzedawcą. Aplikację możesz zobaczyć na stronie internetowej motocontroller.com. Tak jak powiedziałem, jest całkowicie bezpłatna, a link do niej znajdziesz też pod tym filmem. Źle profilujesz ogłoszenie. Chcąc wyszukać samochód, który dobrze rokuje pod względem bezpieczeństwa w sensie stricte, jak również finansowego, musimy zacząć od dobrego wyprofilowania wyszukiwarki na portalu ogłoszeniowym. Nie chcemy przecież stracić mnóstwa czasu na to, żeby wyszukać jakiś bubel, który no po prostu i tak będzie później kłopotliwy. Teraz pokażę Wam, jak ja ustawiłbym wyszukiwarkę, żeby takie wyniki właśnie się pokazały. Zakładam, że wybrałeś model i markę, ale i w tym przypadku to bez znaczenia, bo możesz wybrać choćby typ pojazdu i rodzaj silnika, na przykład benzynowy. W opcjach wyszukiwania zaznacz nieuszkodzone. Najlepiej niech to nie zaśmieca nam ogłoszenia. Cenę zaznacz jako maksymalną, która będzie dla Ciebie odpowiednia. Przebieg również zaznacz jako maksymalny. Przebieg minimalny zaznacz 1000 km. Tym samym oszczędzisz sobie handlarzy, którzy wpiszą 350 zamiast 350 tysięcy kilometrów. Zaznacz bezwypadkowy. Zaznacz kraj pochodzenia Polska i kraj, z którego samochód akceptujesz, na przykład Niemcy. Pominiesz tym samym ogłoszenia, w których nie podano kraju pochodzenia. Pamiętaj, jak czegoś nie podano, to dlatego, że jest to minus samochodu. Najczęściej samochody bez zaznaczonego kraju pochodzenia są z USA i zazwyczaj są powypadkowe. Gdy je wyfiltrujesz, będziesz mieć większą szansę na sukces. W pierwszym wyszukaniu możesz też zaznaczyć opcję pierwszy właściciel. Najlepiej nie określaj roku produkcji lub daj dość szeroki zakres. Może się okazać, że starsze auto w danym zakresie cenowym będzie lepszą opcją. Spróbuj w ten sposób. Nic nie tracisz, a może zauważysz różnicę, która powinna być już widoczna w opisie ogłoszenia. W złej cenie szukasz samochodu. Nie szukaj najtańszego. Niestety nie ma znaku równości pomiędzy dobry samochód a niska cena. Oczywiście zdarzają się okazje. Czasem ktoś kupuje samochód od rodziny w niższej cenie i wie, że jest w dobrym stanie, to super. Natomiast kiedy mamy już jakby samochód, który sprzedaje zawodowy handlarz, no to on zazwyczaj wie, jak wycenić samochód i jeżeli samochód jest w kiepskim stanie, no to daje niższą cenę. Jeżeli Ty szukasz właśnie pośród tych najtańszych, trafiasz właśnie na tego typu okazję. No i no niestety nie kończysz najlepiej. Szkoda pieniędzy na weryfikację takich samochodów. Lepiej poszukać w cenie przynajmniej średniej, a tak naprawdę powyżej średniej, a tą, która jest najwyższa. Takie podejście gwarantuje Ci niemal w pełni to, że będziesz szukał pomiędzy dobrymi samochodami, ale uważaj, bo niektórzy handlarze również o tym wiedzą i gdzieś tam wypuszczają podobne oferty kiepskich samochodów, ale też z wyższą ceną. Zwróć uwagę na to, że w tym samym roczniku, w tym samym przebiegu, z tym samym silnikiem samochody potrafią różnić się w cenie od kilku do kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przyjrzyj się ogłoszeniu temu, które jest najtańsze, przyjrzyj się temu ogłoszeniu, które jest najdroższe. Wyciągnij wnioski. Z pewnością wiele się w ten sposób nauczysz na temat rynku używanych samochodów. Wczytaj się w ogłoszenie. Może to zabrzmi dziwnie, ale proszę Cię o to, żebyś dokładnie przeanalizował ogłoszenie. Zdziwiłbyś się, jak często nasi klienci, którzy wysyłają nam samochody do sprawdzenia, tego nie robią. W ogłoszeniu naprawdę bardzo dużo rzeczy można znaleźć, które będą ciekawe i które zasugerują Ci, czy warto interesować się tym samochodem. Z istotnych rzeczy sprawdź najpierw, czy jest informacja o tym, że samochód jest bezwypadkowy. To bardzo ważne, dlatego że
Najczęściej sprzedawcy nie zaznaczają tej opcji, kiedy samochód jest powypadkowy. Dodatkowo zwróć uwagę, czy sprzedawca tak naprawdę wie coś o samochodzie z tych rzeczy, które będą istotne, typu czy jest on bezwypadkowy, czy ma historię szkód, a czy tak naprawdę opisują tylko samochód po jego podstawowych parametrach, po tym, czy silnik na przykład jest bezawaryjny i tak dalej. Dodatkowo możesz zwrócić uwagę, jeżeli będzie zbyt dużo wykrzykników, które powodują, że czujesz się jakbyś znalazł się nagle na aukcji. Dodatkowo zwróć również uwagę na to, czy przypadkiem ktoś nie deklaruje ci już nie 100% bezwypadkowości, a 1000%. To jest od razu rzecz, na którą ja zwracam uwagę i która po prostu mi się nie podoba i wiem, że coś najczęściej się za tym kryje. Nie pomijaj takich rzeczy jak zdjęcia. Zdjęcia są bardzo ważne. Obejrzyj samochód dokładnie, jeżeli zechcesz, ściągnij je na dysk, powiększ, przyjrzyj się, czy ten samochód wygląda na nich dobrze, ale obejrzyj też dookoła to, co na zdjęciu zobaczysz. Może się okazać, że pewnych rzeczy, których w ogłoszeniu nie ma, będą one widoczne na tym zdjęciu. Gdy w ogłoszeniu brakuje jakiejś informacji, uznaj to za złą wróżbę. Większość naszych klientów ma takie podejście, że jeżeli nie ma jakiejś informacji, to pewnie jest ona pozytywna, ale sprzedający zapomniał o tym napisać. Zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie. Sprzedający specjalnie, sprzedając swój towar, pisze o zaletach, pomijając wady, nie wspominając o nich. Tak naprawdę, jeśli auto jest powypadkowe, no to nie będzie informacji, że jest ono bezwypadkowe. Szukaj ogłoszeń, w których jest to napisane, ale to wręcz w sposób taki, że samochód nie miał żadnego elementu lakierowanego, bo tak najczęściej teraz piszą sprzedający. Czy jest informacja o kraju pochodzenia pojazdu i o tym, czy pojazd jest bezwypadkowy? Brak kraju pochodzenia pojazdu najczęściej oznacza, że są to samochody z za wielkiej wody, czyli z USA bądź z Kanady. Samochody pochodzące z Polski o wiele łatwiej zweryfikować pod względem przebiegu, jak również szkód, które przebyły. Osoby sprzedające takie samochody również mają niejednokrotnie większą wiedzę na temat ich stanu. Nie zwracasz uwagi na fakt, że w ogłoszeniu brakuje oznaczenia bezwypadkowy, co w praktyce niemal zawsze oznacza powypadkowy. Mało kto zwraca na to uwagę, ale bezwypadkowy w nowomowie handlarzy nie oznacza bezkolizyjny. Bezwypadkowy nie zawsze musi oznaczać, że pojazd nie brał udziału w zdarzeniu drogowym. Zarówno wypadek, jak i kolizja odnoszą się do takiego zdarzenia, jednak wypadek brzmi drastyczniej. Warto powiedzieć, że gdy w ogłoszeniu sprzedawcą jest handlarz, najczęściej sprzedając pojazd bez żadnej historii szkodowej oprócz zaznaczenia w opcji polu bezwypadkowy, dodatkowo w treści najprawdopodobniej dopisze całkowicie bezkolizyjny, żaden element nie był lakierowany, grubość lakieru oryginalna na każdym elemencie. Jednak i w tym przypadku należy zachować zasadę ograniczonego zaufania. To było 5 błędów, które prawdopodobnie popełniasz podczas poszukiwania samochodu na portalu ogłoszeniowym. Jeżeli podobały Ci się te treści, zasubskrybuj kanał, daj lajka, zakomentuj. Z tej strony Dawid z Motokontrolera. Dzięki.